Cześć wszystkim, powiemy sobie dzisiaj o trzech ćwiczeniach do delfinka na lądzie, które można wykonywać i dzięki tym ćwiczeniom nasza praca w wodzie, właśnie w tym wspomnianym przeze mnie wcześniej stylu, powinna być dużo, dużo lepsza. Zapraszam na materiał. Pierwszym ćwiczeniem, które sobie dzisiaj pokażemy odnośnie tych ćwiczeń do delfinka, będzie kopanie z biodra. Coś, z czym bardzo często jest problem, szczególnie na początku, ale również u bardziej później zaawansowanych osób, które gdzieś tam tą zdolność pod wpływem zmęczenia tracą, więc wykorzystamy sobie do tego drążek. Jeśli będziemy mieć miejsce, z którego go korzystamy, gdzie będziemy ćwiczyć, gdzie ten drążek jest wyżej, to nie ma problemu. Ja jestem w miarę wysoki, drążek mam w miarę nisko, więc będę musiał sobie troszkę inaczej poradzić. Mianowicie zawieszamy się na drążku, normalnie ramiona wyprostowane, ja będę miał troszkę zgięte, żeby po prostu się z tym zmieścić. Palce w dół, staramy się jak najbardziej, żeby to, co teraz będziemy robić, przypominało nasze kopnięcia do delfinka już w wodzie. Więc jestem na drążku, podciągam się troszkę, żebym się zmieścił, wprawiam się w ruch jak wahadełko, i mocno z biodra staram się pracować, tak jakbym kopał nogami do delfina w wodzie. Proszę zwrócić uwagę, że zarówno z przodu, jak i z tyłu to moje kopnięcie jest w miarę równe. Żeby to nie było takie kopnięcie, że mocno kopię z przodu, a z tyłu właściwie odbijam tylko do poziomu, tylko staram się zarówno z przodu, jak i z tyłu mocno zapracować. Bo ten ruch do delfina to jest właśnie ruch i z przodu, i z tyłu i tylko wtedy da nam on pożądany efekt. Mieliśmy już ćwiczenie na kopnięcie z biodra. Teraz przyszedł czas troszkę na zsynchronizowanie ramion z naszymi nogami. I żeby to zrobić, połączymy sobie dwa bardzo proste ruchy. Mianowicie przysiad, bądź jak kto woli taki półprzysiad, nie w pełnym zakresie, razem z krążeniami ramion oburącz w przód. Teraz jak to będzie wyglądało? Zaczynam sobie od tego, że łapki mam z przodu, schodzę do przysiadu. W przysiadzie moje ręce dotykają rękoma do podłoża, czyli mam troszkę sytuację mniej więcej, gdzie jestem w ten sposób. I stąd jest moment odepchnięcia, który mam nadzieję, że będzie widać, jak pokażemy sobie go od boku, i przerzucenia ramion w przód. I teraz jak to wygląda? Stoję sobie, szerokość podobna jak do przysiadu, schodzę w dół, dotykam ramionami i teraz z tej pozycji w momencie wstawania kończę jeden pełny ruch. Wstaję, hop, 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 hop. Działam teraz w całym zakresie, ponieważ dłonie mam ustawione w takiej pozycji docięcia powietrza, natomiast śmiało mogę je przerzucić bardziej pod nasz właściwy styl, czyli tak, żeby to powietrze również stawiało nam opór. I ostatnim, już trzecim ćwiczeniem będzie ćwiczenie zwiększające ruchomość w naszej obręczy barkowej. Bardziej pod delfinka, bo można to oczywiście robić pod każdy styl. Natomiast my dzisiaj zajmujemy się stylem symetrycznym, więc też w ten sam sposób to sobie pokażemy. Co robimy? Leżymy w pozycji na brzuszku. Ręce mamy wyprostowane z kijkiem. Nogi mamy w dół też wyprostowane. Palce mamy skierowane też do dołu, jak najbardziej w dół. I teraz w tej pozycji, w której jestem, zaczynam sobie od dość szerokiego chwytu. Ja mam taką laskę gimnastyczną, ale równie dobrze możemy to zrobić albo z jakimś kijem od szczotki, albo z jakimś innym dłuższym przedmiotem. I teraz w tej pozycji, w której jestem, unoszę nogi do góry. Dodatkowo dochodzi mi element napięcia pośladków. Jestem w tej pozycji, staram się przełożyć kijek za głowę. Mogę w tym czasie głowę sobie dać do przodu, tak jakbym nabierał oddech w delfinku. Przerzucam łapki, lekko chowam głowę. Nogi mam cały czas w górze. Mogę to robić na odkładanie, czyli jestem tak. Wracam, odkładam, ale jeśli dodatkowo chcę cały czas nie robić takich pustych rzeczy, tylko cały czas, żeby coś pracowało, proponuję zostawić nogi w górze. Wtedy pośladki cały czas będą napięte i w ten sposób sobie kijek poprzekładać. Powinno nam to znacznie wpłynąć na ruchomość obręczy barkowej.
co na pewno nasz styl w wodzie za to coś nam będzie w stanie podziękować. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że film się spodobał. Jeśli tak, bardzo proszę zostawić subskrypcję. Dążymy do tego magicznego 1000, więc każda łapka w górę, każdy like, komentarz i zostawienie subskrypcji zbliża nas do tego celu. Natomiast to już był drugi film opowiadający o delfinku. Pierwszy mieli Państwo okazję zobaczyć w wodzie. Teraz powiedzieliśmy sobie o tym, co można zrobić na lądzie. I ostatnim, dopełniającym ten cykl w delfinku, będą najczęstsze błędy w delfinie, które pojawią się na kanale już niedługo. Bardzo dziękuję i do usłyszenia za tydzień.